Witam serdecznie. Działam. Chciałem właśnie tak opowiedzieć o etapach powstawania moich uli. Właśnie, etapy powstawania moich uli są... uli jakby powstaje etapowo. Jeśli chcemy zrobić od początku ul trzcinowy, prawda, to on powstaje właśnie etapowo. Najważniejsze jest to, żeby zdobyć pewne rozmiary drewna. I to jest najważniejsze na początku, tak? Później to drewno z tych naszych elementów, które wykroimy, musimy jakoś tam ze sobą właśnie, że tymi naszymi narzędziami, że my to jakoś ze sobą poskładamy, żeby już z tego, co przywieźliśmy z tartaku, jakoś to w miarę obrobić, żeby już nam się tutaj w miarę to składało, tak? Żeby to było ok. Tak? Czyli obróbka tego drewna. Później, no te wkręty i tak dalej, żeby to skręcać i tak dalej. To pomijając ten fakt, tak? Bo na przykład ule drewniane jednościenne, one powstają, tylko mają te etapy. Drewno, wkręty i obróbka. Tak? No, no to tą historię to już nie, to większość ludzi też zna, tak? A u mnie dodatkowo dochodzą inne elementy, tak? To drewno i to skręcenie drewna to jest raz, tak? O tym to jużśmy się nagadali. A teraz są te inne elementy, czyli ta trzcina lub słoma, lub nawłoć, lub jeszcze w planach mam w tym roku zdobyć też sitownię. Mianowicie, są różne przygotowania. Teraz na przykład mam trzcinę tą, którą ktoś mi pociął. No to ona jest do bani, ale jest, chociaż nie ma liści. To jest jej zaleta. Jak ja będę na przykład robił pierwsze ule z mojej trzciny, no to trzeba będzie czesać. Będziemy czesać przez grabie, normalnie, żeby pozbyć się tej trzciny. Prawda? I tego szmelcu, syfu, rajczego, jak się tnie starą trzcinę, no to wtedy ten cały syf i tam już wytrzepiemy i tu jeszcze przeczeszemy, prawda? Więc finalnie mam tutaj też bardzo dobrą trzcinę. Słoma na chwilę obecną nie czesałem, ponieważ nie ma tych liści aż taki ogrom i po prostu te liście wyskubię tyle o ile. Prawda? Nie robię tych uli nie wiadomo ile, więc się wyskubię tyle tą słomkę, te liście, tak? Ale uważam osobiście, że no też by można było ją wyczesać, ale ja się boję o to, że ona mi się wymiętoli, tak, wymiętoli. Prawda? Może kiedyś była słoma lepsza, sztywniejsza, a ta mi się wymiętoli. No. Dlatego to wypychanie tych ścian, to raz. Trzeba się też nauczyć odpowiednio je w miarę podocinać, że później jak poskładam ten korpus moją metodą, to że to będzie jakoś współgrało ze sobą. I to są właśnie takie sprawy, które się tyczą robienia tych słom, trzcin i tak dalej. Nawóz to samo, trzeba dobrze wyciąć przy samym tyłku, przy samej ziemi, żeby ona się nadawała i nie można jeszcze pociąć takiej nawłoci, co zgnić przygniwa, że przygnije od ziemi. Tylko taką nawóz wyciąć, co jest ładna, nie przygnita. Tak, jeśli chodzi o sitowie, jeszcze nie wiem, ale mam zamiar to pozbierać też. Tak, i to są pewne etapy. I teraz jak ja to wszystko poskładam, to jeszcze trzeba to oczywiście te druty podrabiać, trzeba ustabilizować ścianę, tak? Wszelakie inne elementy dorabiane automatycznie mają też ściany właśnie. Opalanie, czyli dennica ma automatycznie drewno opalone, zanim jest tam włożona w ogóle jakaś wyściółka. To daje mi ten efekt, że te drewno zrobi ze sobą jedność po opaleniu z tych elementów różnych poskręcanych. I drugi jest fakt, że opalanie bardzo dobrze służy, jeśli chodzi o wilgoć. Tak, drewno w tym momencie wystaje warstwę na sobie bardzo twardą, ta żywica się tam stopi, prawda, te rurki kapilarne zatopi ta żywica. Tak, i to jest elegancko. Jeśli ktoś by na przykład chciał te narożniki, żeby też były opalone od korpusów, no to też mogę to zrobić, prawda? Tak. Ale najlepiej to zwyczajnie ten ul, to wystarczy kupić dużo oleju jakiegoś po kostu lepszego, coś takiego i wmalować wtedy, tak,
wmalować konkretnie. Tak? Najpierw elementy nieopalane, a później elementy opalane. Tak? Jeśli chodzi o tą samą puszkę, ten sam pędzel. Żeby w razie czego nie powrócić może. I to i w ten dach wlać bardzo dużo oleju. I to taki ul wtedy, ten co ja robię, to on jest na jakiś czas. Prawda? Później znowu, co 2-3 lata można to robić. Za jakiś ileś lat można pomalować znowu to drewno. Tak? Więc ten ul zawsze można jakoś sobie upiększać. Tak. A to jest już etap właśnie, który robi sobie nabywca. Prawda? To jest etap, który robi sobie nabywca, bo każdy, kto ma jakieś rzeczy drewniane, powinien wiedzieć o tym, że jeśli one są wystawione na czynniki klimatyczne, to powinno być w jakiś sposób co ileś czasu konserwowane, w zależności od tego, jak bardzo jest używane. Prawda? Tak, olejowanie to jest podstawa drewna, żeby nie chłonął wody, żeby drewno nie chłonęło wody. A później dalej, ale to już jest ten etap właściwie jakby cały czas jakby produkcji tego ula, prawda? Przez całe jego życie. I ja na przykład wiem, że ul, który jest słomiany, stary bardzo, który został pomalowany, to ta słoma jest mniej zżarta, jeśli chodzi o grubość. A w włócznie ule, które stoją już, farba dawno temu odpadła, stoją w tych krzakach tam, no to tam już ta warstwa tej słomy się zrobiła, tej dobrej słomy zrobiła się chudsza w tej grubości, więc właśnie, prawda? Później można to oczywiście oglinowywać, tak jak ja. Tak, ja na przykład uważam, że robiąc ten pres mój, to jeśli stawiamy korpus na korpus, w razie czego coś jest nie tak, to możemy wziąć glinę i wtedy jak tą gliną przeciągniemy po samym tym frezie, tak? No to będzie w miarę okej. To nie będzie tak paskudnie widać wtedy. A jak już jest brak tych frezów, no to wtedy ta glina nie tak wejdzie w te kanty, brzydko to wygląda. A tak to wygląda, nie? Jeszcze znośnie bym uważał. Jeszcze znośnie, ja teraz po tej krawędzi, czy się taka tworzy od tego frezu, można tak palcem ładnie sobie przyciągnąć tą glinę i ta glina zawsze będzie w tym frezie, a nie tam rozpieprzona po całej ścianie. Więc to też jest fajny motyw, to wymyśliłem też. Więc tak, różne użytkowanie uli, ja sobie też wymyślam jakieś tam, chociaż ogólnie jest plus glinowy, jeśli chodzi o frez i minusowy. Minusowy jest ten, że jakby trudniej postawić korpus na korpus równo. No ja odnoszę takie wrażenie, ale jakbym miał na pasiece to nie takie ule, to bym się nauczył, prawda? No i co? I ta moja produkcja, tak? Że to trwa etapami i są etapy, które także idą dalej w świat razem z tym ulem, prawda? I zależy kto, jak bardzo będzie chciał, żeby ten ul mu długo lat powstał, to będzie od niego sobie dbał. Bo jeśli będzie pozostawiony samemu sobie, to też niedobrze. I uważam osobiście, że jeśli nie będą w nim siedziały pszczoły i go nie obfitują porządnie od wewnątrz, to też ten ul będzie stał krócej. Jeśli no. Tak, ja widziałem ule, słuchajcie, miałem nawet takie, ale poszły w ogień już. To mogłem gdzieś się tam sobie pochować może. Głupota, nie? Spaliłem. Ale słuchajcie, miałem ule, które od zewnątrz do wewnątrz, powiedziałbym, że 80% były samo próchno i dziury i w ogóle ja nie wiem, jak one się trzymały. Ja nie wiem, prawda? Ale one były dość dobre jeszcze. Pełno dziur miałem po myślach tą gliną porobione. Ciężkie też już aż były. Słuchajcie, i co? I one miały tyle tylko od zewnątrz, tam gdzie kit się wchłaniał, ten ul, to ten element to był dobry. Cały czas nadawał się do użytku, prawda? Więc te etapy jakby produkcji ula trwają przez całe jego życie i w zależności od tego, jakie życie będzie ten ul prowadził z kimś gdzieś, czy z pszczołami, czy bez, to właśnie tak długo będzie stał, uważam, prawda? Jeśli chodzi o te moje daszki trzcinowe, no to nie wiem, ja no teraz jest na pasiece ten daszek taki, co tam mam,
I używany i miał i takie crash miał i źle nie było i tam go trochę poprawiałem, pokazywałem jak to zrobić, bo to był taki testowy daszek w sumie. I co? I nie ma żadnego pod nim wody, a w tym roku pada przecież okropnie, prawda? Pada okropnie, a tam nic mi nie jest mokra dennica w tym pięku, bo to by było od razu. Nie widział, bo oglądam sobie, nie? Czasami. No i co? No to nawet jeśli na przykład po 5-6 latach taki daszek zacznie komuś cieknąć, no to on ściągnie tą trzcinę i będzie miał ten kant i te deski pod spodem. No i w tym momencie może to nabić blachą nawet. Tak? Najtaniej. Obić blachą. I wsio. I to jest najtańsza taka też. Będzie miał rekonstrukcję. Prawda? Za ileś lat. I wtedy jak ten mój daszek tą konstrukcję drewnianą obije na nowo blachą, prawda? No to będzie mu ten daszek do ukichanej znowu stał. Więc te moje ule, jeśli później chodzi o reparację, to nie jest jakiś dramat. Tak? Ja nie widzę jakichś specjalnych tutaj, no nie wiem, kłopotów później, nie? Wiadomo, że takie rzeczy naturalne, one się po prostu jakby trochę bardziej niszczą niż papa, nie? Czy blacha. To jest oczywiste. Tylko, że no, jeśli będziemy o niego dbać, że nie będziemy urywać tych słom i w ogóle, że nagle jakimś cudem przy tym ulu znajdzie się jakieś zwierzę, także dzikie, które będzie natarczywie na ten ul się nastawi, bo i tak bywa, no to nie zostanie zniszczony, tak? Tak. Ja osobiście bym tych moich ulic trzcinowych nie postawił na środku pola, żeby wszyscy jeżdżąc z drogi to widzieli i mnie tam nie było. Bo ja już wiem, że te ule takie, jakbym postawił 10, to mi rozkradli, słuchajcie, na od razu, prawda? Na od razu, więc tak, to jest tak, to są ule inne, prawda? To jest teraz, jest taki świat, że te ule by były po prostu pokradzione. I to już nieważne, czy z pszczołami, czy bez, nieważne, bierzemy te ule, nie? Ta ludzie by pokradli, dlatego no, to są takie ule, prawda? Byle gówno ludzie potrafią pokraść, prawda? W tej chwili są takie czasy, jeszcze nie wiadomo ile lat temu, to jakbym miał takie ule, to by może nikt na to uwagi nie zwrócił, prawda? Tak, bo takie materiały po prostu byłyby normalne. No. A teraz to by się ktoś okichał i by to okradł, bo już ja już przypadek jeden słyszałem, to pszczoły otruli i ul chcieli ukraść. A pszczoły mu hodolem wytruli. Czyli pszczoły nie były w ogóle tu ważne. Prawda? Pszczoły w ogóle nie były ważne, to były spryskane mu hodolem i ul miał być wyniesiony, więc tak. I to jeszcze uważam, że nie taki ładny ul jak teraz robię. Teraz też by nie patrzeli, że te pszczoły je pożądają ich, tylko by szedł przez płot, tak, no i to właśnie tak jest, że jak się zrobi właśnie coś takiego ładniejszego, to zaraz ktoś chce to też pokraść, prawda? Te czasy są paskudne, na te ule trzeba uważać, bo ktoś go ukradnie i sprzeda komuś, albo do ogrodu komuś wstawi, prawda? No tak. I to było to wszystko, jeśli chodzi o produkcję uli. Że ta produkcja ula trwa całe jego życie. I kto jak bardzo będzie dbał o ten ul, to tak długo ten ul będzie trwał. Bo wielokrotnie widziałem ule, które były zastojałe, zostawione samemu sobie, że pozaciekało to wszystko i tak dalej. Nikt pod kątem pszczelarza takiego na to nie patrzał. No i po prostu te ule zostały zniszczone, tak? I to było to wszystko. I życzę miłego